energię i to jest jeden z moich ulubionych numerów Van Halen. Zdecydowanie. Why can't this be love? Na Midze odpowiednio i co trzeba. W piątkowy wieczór 28 po 17 i nie bez przyczyny dzisiaj pojawiła się grupa Van Halen w Rock Radio, bo jest dzisiaj rocznica z nimi związana, 3 marca. To prawie 40 lat temu, w 78 roku Van Halen rozpoczęli pierwszą samodzielną trasę koncertową. Zaczęli od Chicago. A wiecie, co to znaczy dla artysty samodzielna trasa koncertowa? To jest blicht, to jest splendor i fanki na wyłączność. Jest się czym nachwalić. Jak zdobyć zaproszenie na trasę koncertową Dżemu? O tym w Rock Radio za chwilę, ale wcześniej sprawdzimy, co na drogach. Bądźcie ze mną. Autopromocja. Rock Radio prezentuje. Przenosimy się do Holandii. Stuletnia mieszkanka holenderskiego DNA. Postanowiła zrealizować wszystkie marzenia przedsięwzięcia i babcia spędziła noc w więzieniu. Dała się nawet zakuć w kajdany, pytano przez dziennikarzy, wyznała, że cela zawsze ją podniecała. Na przyjemności nikt nie spóźnił. Piotr Kęcielski Show. Włącz koniecznie o 9.30 i słuchaj do 13.00 tylko w Rock Radio. Autopromocja. Reklama. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się.